Niewiele zabrakło do tragedii. Z pierwszych informacji otrzymanych od policji wynika, że jadąca w kierunku Bełchatowa, 35 latka nagle zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się czołowosciągiem siodłowym z naczepą. Kobieta przewieziona została do szpitala. Droga 74 w obu kierunkach na wysokości kluk była zablokowana. Wprowadzony został objazd kluki, kaszewice, kurnoz Drugi, nowy świat.